Cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie. Co my dzisiaj mamy? Zobaczcie, Alan 38, takie stare, kultowe radyjko. Dostałem je, żeby przeserwisować od mojego kolegi. W sumie wszystkie te radiotelefony z tamtego okresu dla mnie są naprawdę dobrymi radiami. Oczywiście nie przesadzam o tym, co teraz mówię. Wtedy może inaczej. Wtedy były bardzo dobre, bo zakłóceń było bardzo mało. A teraz niestety tych zakłóceń jest więcej. Niektóre te radia nie dają sobie rady, ale powiem wam, takie radio do postawienia na półkę, do tego jest to kompletu antena. Naprawdę fajnie wygląda. W sumie radio dla kolekcjonera. No, wiadomo, niektórzy lubią takie radia, niektórzy lubią nowsze radia i tak dalej. Ale do rzeczy, co mamy tutaj zrobić? Podłączę teraz do zasilania to radio i zobaczycie, co tam się dzieje. Ja już wcześniej sprawdziłem, dostałem tu odpowiedni opis od znajomego, więc sprawdzamy. Włączymy radio. Aha, zasilanie, pyk. Zawsze to radio się na 9 kanale uruchamia, jeśli jest odłączone zasilanie. Radio się włącza, coś trzeszczy. A, słyszycie? Trzeszczenie takie. O. Potencjometry do wyczyszczenia, więc siłą rzeczy musimy to rozebrać, zajrzeć do środka. Zakonserwujemy te potencjometry, żeby to miało ręce i nogi. Radio trzeba będzie jeszcze dostroić do naszego pasma, bo ono tam pracuje jakoś na 27203. Na 20 kanale zamiast w zerach jest prawie w piątkach, więc jest troszeczkę coś odjechane. Ja biorę się teraz za rozebranie tego radia. Sprawdzimy, jak to wygląda w środku. Jest, udało się. Wyjęliśmy to całe. Mamy to wyjęte, więc możemy dalej kontynuować naprawę. Jak można zregenerować te potencjometry, moi drodzy? Powiem tak, na pewno nie jest dobrym pomysłem rozbierania tych potencjometrów. Dlaczego? Dlatego, że jeśli połamią nam się blaszki tutaj, te zabezpieczające, może być grubo. Najprostszym sposobem jest i najszybszym, ja wiem, że niektórzy tego nie pochwalają i twierdzą, że to nie jest fachowe podejście, bo co to za serwis, który stosuje na przykład kontakt, takie coś. Moi drodzy, test po to, powiedzmy, no może nie do końca regeneracja, bo gdy tam brakuje ścieżki węglowej, to już tego nie naprawimy, ale kiedy potencjometr jest suchy, jak najbardziej można to używać i polecam to. Więc ci, którzy twierdzą, że to nie jest żadna robota, no to są w wielkim błędzie, bo to działa, naprawdę. Więc warto jest takiego czegoś użyć i to jest na pewno bezpieczniejsze, moi drodzy, niż rozbieranie takiego potencjometru. Dobra, tu są jakieś kawałki cyny jeszcze widzę, nie wiem dlaczego one tutaj się znalazły. O, tutaj mamy takie, ja chyba myślę, że tu... O. Tak, tu są po przekręceniu, jak widzę, są takie miejsca, gdzie możemy sobie wstrzyknąć, wpuścić troszeczkę tego kontaktu. Dosłownie troszeczkę, nie trzeba tego zalewać, bo to nie o to chodzi. Wystarczy malutka warstwa na ścieżce węglowej i ten potencjometr przestaje trzeszczeć. Zaraz to zresztą zademonstruję. No. Dobrze. I jeszcze do włącznika, ale przedtem sobie ten włącznik wyczyszczę z kurzu. Zobaczcie, zakurzony. Też łatwiej byłoby ten wyłącznik zdemontować i po prostu wyczyścić, ale wiecie, tak jak mówię, możemy takiego włącznika już nie dostać.
A to jest na pewno najbezpieczniejszy sposób, żeby takie coś sobie zrobić. Poprzełączać kilka razy i... Dobra, co? Podłączam głośnik do tego i zaraz zobaczymy, czy ustało nam to trzeszczenie. Potencjometr głośności jeszcze trochę trzeszczy, więc możemy go śmiało jeszcze sobie tu spryskać. Widzę, że on tutaj więcej potrzebuje, bo jest bardziej suchy. Więc lecimy dalej. O. Pamiętajcie, żeby nie używać WD-40 do takich rzeczy, bo to nie jest do tego przeznaczone. O, dobra. Próbujemy. Obawiam się, że to może nie wystarczyć do tego. Na skłecza pomogło. Jej. Uparty zawodnik. O, pomogę. Zobaczcie. Już nie trzeszczy, jest ok. Więc tutaj troszeczkę więcej było potrzeba tego środka, żeby nam to działało. Ok. Dobra, to byśmy mieli gotowe. Sprawdzimy sobie teraz może sprawę częstotliwości tego nadajnika i odbiornika. Tutaj mamy syntezę, tutaj mamy, chyba że damy radę go dostroić. Zaraz to sprawdzę. Podłączę sobie tutaj sondę pomiarową. Zwróćcie uwagę teraz na pomiar częstotliwości tutaj nadajnika w tym miejscu. O, częstotliwość nadajnika tutaj. Będziecie widzieli po włączeniu nośnej, że mamy częstotliwość 27205. No i trzeba to radio przestroić, trzeba te 5 kHz zrzucić w dół, więc, że tak powiem, no, musimy teraz dobrać odpowiedni dławik, cewkę, gdzieś około 47 mikrohenrów chyba, jak się nie mylę, i musimy tą cewkę włączyć w obieg z tym kwarcem tutaj, z tym kwarcem, który mamy, i wtedy obniżymy napięcie, częstotliwość o 5 kHz. Ja postaram się go za chwilę dobrać i wracam do Was, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Moi drodzy, wlutowałem ten dławik 4,7 mikrohenry, ale niestety okazał się jeszcze nie ten. Z reguły to jest 4,7, ale częstotliwość była jeszcze za wysoka o 500 Hz, więc wlutowałem 5,6 mikrohenry. Zobaczymy co się teraz będzie działo. Także za chwileczkę Wam to pokażę na wyświetlaczu częstotliwości, żebyście mogli zaobserwować, jaka jest częstotliwość. Oczywiście obserwujcie wyświetlacz częstotliwości tutaj na radiotesterze. Ja włączę teraz mikrofon, zobaczcie. I mamy 27399. Zrobimy na 20 kanał, bo ja to na 40 tutaj mam teraz. To było. O, 27, 199 i 435 Hz. I teraz możemy swobodnie sobie zjechać tą częstotliwością na dół. Patrzcie.
Znaczy do góry, przepraszam. Wybaczcie za pomyłkę. Taki przeskok, ale... Teraz, jak już mamy ustawioną częstotliwość taką, jak powinniśmy mieć, możemy spróbować zmierzyć teraz, sprawdzić poprawność czułości odbiornika. Zobaczymy za chwilę, jak to będzie wyglądało. Ja podepnę to pod urządzenie pomiarowe, ale pierw złożę to wszystko w całość, żeby nic mi tutaj już nie biegało. Potencjometry mamy tutaj zakonserwowane, to jest wszystko ok. Mam do przylutowania jeszcze jeden, zaraz Wam pokażę, jeszcze jeden przewód, który tutaj nam się odlutował. Nie wiem, chyba do masy ma być. Gdzieś tutaj ten ekran też tutaj był tak słabo przylutowany, to praktycznie mi odpadło. Więc ja to wszystko tutaj poprawię, dolutuję jak należy i działamy dalej. Teraz widać, że jest to porządnie przylutowane. Zobaczcie, zerknijcie tutaj. Przedtem to tak się trzymało, powiem Wam szczerze, na słowo honoru. Więc nie wiem, czy to akurat jeszcze ten przewód mi tutaj... On chyba ma iść do masy, zaraz to sprawdzimy. Spróbujemy to przylutować do masy, co tam się będzie działo. Jest, dobra. To było tutaj, zobaczcie, teraz działa. Przy tym nie działo mi w górę, tylko w dół, a teraz jest wszystko ok. Super, dobra, elegancko, no to mi to się cieszy. Przynajmniej tyle. Dobra. Złożę to w całość i zobaczymy, jak będzie dalej. Będziemy stroili po prostu, tak? Ok. Z racji tego, że nie mam, nie ma tutaj wejścia na głośnik zewnętrzny, musiałem sobie odlutować przewód głośnikowy. No i siłą rzeczy muszę go tutaj podłączyć, żeby skorzystać z tego wejścia, ponieważ no, to jest jedyny sposób na sprawdzenie czułości odbiornika, ponieważ musimy do odbiornika, do wejścia antenowego podłączyć odpowiedni sygnał, tak? Słuchajcie, jestem na stronie Rigpixa, ściągając serwis manuala do tego radia. Nie mogłem nigdzie znaleźć serwis manuala i po prostu nie wiedziałem, jaka ma być czułość tego odbiornika. Ale na Rigpixie pisze tutaj, jak widzicie wyraźnie, że czułość odbiornika to... że czułość odbiornika to jest... Gdzie my to tu mamy? Przepraszam. O! Receiver section. Czułość. Tutaj mamy czułość. I tutaj jest napisane, że 0,1 mikrowolt. No to znaczy 1 mikro... 0,1 mikrowolt? Nie ma danych? Nie ma odniesienia? Wiecie co, ja bym się zgodził, jakby to był 1 mikrowolt, ale 0,1 mikrowolt? Chyba nastąpiła gdzieś tutaj jakaś pomyłka, bo to, powiem Wam,
rzadko które radio takie małe FM-owe, FAM-owe ma taką czuć, ale zobaczymy, co nam się tutaj uda zobaczyć. Zobaczcie, teraz mamy podłączone pod urządzenie. Do anteny wpuściłem sygnał o sile 1 mikrowolta przy wypełnieniu modulacji 80%. Częstotliwość 27, 220 kanał, jak widzicie. No i zobaczcie, jaki mamy odczyt. No, tutaj nie możemy dać więcej głosu, bo zobaczcie, robi nam się przemodulowanie, więc musimy mieć sinusoidę bardzo gładką. O! I mamy tutaj odczyt w SINAT. Przy 1 mikrowolcie mamy SINAT 17. Z reguły jest to SINAT 20, ale może tu być też do zastosowania parametr sygnał szum. Więc ja przyłączę urządzenie teraz na pomiar sygnał szum. Jak widzimy, mamy teraz sygnał szum 20 dBE, decybeli. I spróbujemy teraz zjechać tym sygnałem tutaj, wyjściowym. I zobaczymy, bo z reguły sygnał szum, jeśli mamy taki parametr, powinno być 10 dB. Zobaczymy, czy co nam tutaj pokaże przy 10 dB. To nie bardzo chce nam... ...01. Czekajcie, bo ja już... Nie no, powiedzcie, że to 01 naprawdę będzie. Dobra. Słuchajcie, stosunek sygnału do szumu to jest 10 dB i czułość tego odbiornika to wychodzi na to, że jest 0,2 mikrowolta. Ho, ho, ho. Słuchajcie, teraz jeszcze najważniejszy pomiar, który jest, że tak powiem, bardzo kluczowym, jeśli chodzi o radiokomunikację. Przeprowadzę teraz pomiar, jakby to wytłumaczyć, czystości pracy nadajnika. Chodzi o to, czy nadajnik emituje jakieś harmoniczne częstotliwości, które nie są, że tak powiem, pożądane w paśmie, w którym pracujemy ogólnie w eterze. Zawsze budując nadajniki, trzeba robić to tak, żeby najmniej harmonicznych było, a jeśli są, to w miejscach, w których one nie powinny, które mogą występować, ale w bardzo małym zakresie. Podłączyłem radio teraz do analizatora widma. Włączę teraz nadajnik i zobaczcie, co się będzie działo. Zobaczmy, prążek mamy na 27200 idealnie. I co teraz możemy z tego wywnioskować? Teraz tak, jeśli byłyby jakieś harmoniczne częstotliwości, które były tutaj pasożytniczymi, można też nazwać, mielibyśmy tutaj jakieś prążki, które nam tutaj będą się pokazywały, ale jak widzimy, prawie 30-letni nadajnik bardzo czysto pracuje, bardzo, bardzo czysto pracuje. Zobaczcie, tutaj jest główna nośna, a tutaj nie mamy żadnych harmonicznych częstotliwości. On dosyć szeroko idzie, bo można to nawet zmierzyć. Zaraz, tylko muszę sobie markera włączyć. Tak. Pracuje o 20... No gdzieś tam na 26, jeszcze 500 może siać. Dosyć szeroko idzie. Parę kiloherców, no prawie 1 MHz. No ale jak widzicie, szerzej nic się nie dzieje. Jest wszystko tutaj ok. Spróbuję jeszcze zrobić automatyczny pomiar, czy tam gdzieś na wyższych i niższych częstotliwościach, gdzie będzie się coś działo. Nie, no jest czysto. I tutaj mamy od 7 mega do 47 MHz mamy czyściutko. Ja jeszcze zmniejszę tutaj te. O, zobaczcie. No jest czyściutko, jest bardzo czysto. Od 7 MHz do 50 jest bardzo czysto, nie ma żadnych harmonicznych. Możemy przyjąć, że ten nadajnik pracuje bardzo, bardzo czysto. Teraz najważniejszy test, najważniejszy z najważniejszych, bo tamten też był ważny z tym analizatorem. Najważniejszy też test, test pracy w eterze, moi drodzy. Jestem na 20 kanale, oczywiście jest wieczór, jest godzina. Zaraz wam to powiem, bo muszę zerknąć. 21:38, nie wiem, czy kogoś o tej godzinie na 19 kanale złapiemy. Ale spróbujemy coś zawołać. Mobilki, sprawdzam radio, jak nie słychać.
A prosiłbym jeszcze raz o powtórzenie, jak mnie słychać gdzie? Ok, bardzo serdecznie dziękuję, życzę miłego wieczoru i powrotu do domu oczywiście. 5-1 pod kółeczka rzucam, pozdrawiam. Dziękuję. Jak widzicie, radio działa. Ten korespondent, który po prostu ze mną rozmawiał, był około 7 km ode mnie. No to jest żadna, że tak powiem, odległość, jeśli chodzi o antenę bazową, bo do bazowej anteny mam podłączone to radio. No ale można przyjąć, że radio pracuje prawidłowo. Jak na takie stare radio, naprawdę fajnie. Ja tutaj w okolicy nie mam zakłóceń. Nie wiem, jak to radio by się spisało w mieście, ale to jest radio kolekcjonerskie od kolegi Darka, którego serdecznie pozdrawiam oczywiście. Zatem no, myślę, że będzie to radio fajnie stało na półce. Można sobie go postawić i będzie elegancko wyglądało. No. Też mam takie swoje gdzieś, zaraz wam się pochwalę. Mam kilka takich radii, o. Mam tutaj takiego Alana 38. No, ja tu mam blaszkę, on blaszki nie ma do spodni, bo tu można sobie taką cegłę do spodni przypiąć, wiecie, jak to kiedyś. 07 z głosie jestem. No, także to radio też mam do uruchomienia, to jest moje prywatne. Też sobie chyba je, brakuje gałek, chętnie bym kupił, ale coś się wymyśli, powolutku do przodu. Moi drodzy, jak widzicie, czasem da się coś naprawić, da się coś poprawić, wszystko działa, jest elegancko. Informacja, jeśli potrzebowalibyście jakiejkolwiek części do radiotelefonów, oczywiście mam części w sprzedaży używane, zapraszam do mojego sklepu, link zawsze jest pod filmem, więc zapraszam. Jeśli potrzebujecie jakichś schematów serwisowych, instrukcji do CB Radio, do jakiejkolwiek radiotelefonów, radiostacji KF-owych, link też jest pod, do mojej strony przede wszystkim, bo to download jest w stronie mojej, na stronie z dysku Google, można go sobie tam ściągnąć, jest sekcja download i można sobie ściągnąć schematy CB, KF, któreś tam są, no, można sobie tego przygotować, jest tego mnóstwo, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Jeśli ktoś ma na sprzedaż jakieś uszkodzone radia z emisją SSB czy KF-owe, skupuję takie radia, więc zapraszam. Numer telefonu zawsze jest na stronie, można wysłać na maila zdjęcia takich radiotelefonów, chętnie kupię. Jeśli macie jakiś złom z radiotelefonami, również też chętnie przyjmę, także to chyba tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy, dalekich potwierdzonych, niezakłóconych łączności życzę. 73.